Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej razem z sekretarzem generalnym Krzysztofem Dawkowskim. Dziś o ministrze Jarosławie Gowinie i o jego wypowiedziach tuż po 11 listopada rozpocznie Krzysztof Dawkowski. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, w dniu wczorajszym minister Jarosław Gowin powiedział, że wniosek o delegalizację ONR-u Młodzieży Wszechpolskiej uważa za niesłuszne i według jego wszystkie słowa, które są wypowiadane przez działaczy tych organizacji, są w pełni szanującymi standardy demokracji. Jeżeli standardy demokracji według ministra Gowina, jeżeli standardy demokracji według ministra Gowina są zachowane, a zacytuję ze stron ONR-u cytaty dotyczące tych wydarzeń, które miały miejsce. Odrzydzanie miast i miasteczek polskich jest niezbędnym warunkiem zdrowego rozwoju gospodarstwa narodowego. W państwie polskim prawa publiczne posiadać mogą tylko ci, którzy są dziedzicami cywilizacji polskiej lub godni stać się jej współtwórcami. Żyd nie może być obywatelem państwa polskiego. Jeżeli według ministra Gowina takie standardy demokracji mają obowiązywać w Polsce, to my się z tym nie zgadzamy, a słowa i wypowiedzi, które były 11 listopada, stoją w jawnej sprzeczności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W artykule 13 jest napisane, że wszystkie partie i organizacje publiczne, które chcą w demokratycznym państwie prawa uczestniczyć w życiu publicznym, nie mogą nawoływać do nienawiści. Nie mogą nawoływać do faszyzmu i komunizmu. Minister Gowin najwyraźniej o tym zapomniał, dlatego chcemy w dniu dzisiejszym przekazać panu ministrowi Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z apelem, żeby nauczył się na pamięć artykułu 13 i mamy nadzieję, że po powrocie z Niemiec premier Donald Tusk wyciągnie konsekwencje wobec ministra Gowina, bo dzisiaj wydaje nam się, że jesteśmy w państwie, które w żaden sposób nie reaguje na to, co się dzieje z budową nacjonalistycznego ruchu prawicowego. Zacytuję klasyka, niemieckiego klasyka z przełomu 30 i 40 roku w Niemczech. Zło budzi się i rodzi wtedy, kiedy zwykli ludzie nie reagują. Mamy nadzieję, że premier Donald Tusk i Jarosław Gowin otrząsną się z tego, co się dzieje w nacjonalistycznej Polsce. ONR i Młodzież Wszechpolska to bez wątpienia organizacje, które próbują w sposób jawny burzyć demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa zawiśnięcie, słowa, które padały przy parku w Agrykoli, są świadectwem tego, że jeżeli państwo polskie nie będzie potrafiło poradzić sobie z takimi ruchami, może to się skończyć jak w latach 30. i 40. ubiegłego wieku. Szanowni Państwo, spodziewaliśmy się, że minister sprawiedliwości, który stoi na straży prawa, zareaguje po tym, co się wydarzyło 11 listopada. Po tym, co miało miejsce podczas właśnie marszy i ONR-u i Młodzieży Wszechpolskiej. Tymczasem dla jednej z telewizji pan minister sprawiedliwości Jarosław Gowin mówi tak. Takie postawy podczas Marszu Niepodległości mają swoje prawo do obecności w przestrzeni publicznej. Jeśli mówi to minister sprawiedliwości, który powinien stać na straży prawa, również Konstytucji i artykułu 13, to powinien wyjść z inicjatywą, aby takie ruchy się nie rozszerzały, jak właśnie ruchy faszystowskie. Otóż niestety nie tylko w Polsce te ruchy się odbudowują, również w całej Europie. Dlatego też wspólnie razem z ruchem Palikota w najbliższą sobotę o godzinie 12 zademonstrujemy i zamanifestujemy za Europą i przeciw faszyzmowi, aby to zostało usłyszane, aby ten głos był usłyszany. Będą to robiły dwie formacje polityczne, które są w polskim parlamencie. Robimy to po to, żeby pokazać, z czym mamy do czynienia, żeby pokazać problem,
jaki my dostrzegamy, a niestety Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, rząd polski nie dostrzega. Nie dostrzega tego, że ci młodzi ludzie, którzy maszerowali z Młodzieży Wszechpolskiej i ENR-u, jak się okazuje, niektórzy nawet trzymali banery faszyzm tak. A więc mówimy faszyzm nie. I dlatego też nasz zdecydowany sprzeciw, ale też oczekujemy od ministra sprawiedliwości, że wyjdzie z propozycją, co zrobić, żeby takie ruchy właśnie faszystowskie się nie rozszerzały w Polsce. Tyle z naszej strony. Chcę Państwu jeszcze krótko powiedzieć o dzisiejszym proteście, który organizują związki zawodowe i forum i ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych przed Ministerstwem Pracy. Otóż Sojusz Lewicy Demokratycznej od lat współpracuje z tymi związkami zawodowymi. Nie tylko jesteśmy z nimi na ulicy, tak jak dzisiaj, i razem manifestujemy i mówimy o godnej pracy i płacy, ale również tutaj w Sejmie. I wtedy, kiedy trzeba zbierać podpisy przeciwko wydłużeniu wieku emerytalnego, i wtedy, kiedy trzeba tu w parlamencie o tym głośno mówić, i wtedy, kiedy trzeba zbierać podpisy pod podwyższeniem płacy minimalnej, i wtedy, kiedy trzeba przegłosowywać to w Sejmie. Więc popieramy związki zawodowe, ten dzisiejszy protest jest nie tylko w Warszawie, ale w kilku miastach w Polsce i we wszystkich krajach europejskich. Związki zawodowe lewicowe to organizują i Sojusz Lewicy Demokratycznej solidaryzuje się właśnie ze związkami zawodowymi. Naszym zdaniem temat pracy, temat bezrobocia powinien być tematem przewodnim tego rządu. Niestety Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej raz, że zamroziło 7 miliardów złotych na walkę z bezrobociem, a dwa, nie ma żadnego pomysłu i żadnego programu, pomimo tego, że premier Donald Tusk zapowiadał to jeszcze w ekspoze, jak walczyć z bezrobociem, co robić, żeby w Polsce to bezrobocie malało, a nie żeby było z miesiąca na miesiąc coraz wyższe.